Monika Wróbel-Wnuk, czas na kolejny serwis Flash Radomsko24.pl. Zaczynamy od zmian w programie 500+. Już nie gminne czy miejskie ośrodki pomocy społecznej będą zajmować się obsługą tego świadczenia. Jedną z najważniejszych zmian jest przeniesienie obsługi programu z samorządów do ZUS. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Budżet miasta zmniejszy się o kilkadziesiąt milionów, ponad 30 milionów złotych. W związku z tym też i obsługa świadczenia, środki, które były przeznaczone na obsługę, też nie będą trafiały do miejskiego ośrodka na konto, na organizację tego świadczenia. W związku z czym no, w tym już żeśmy zmniejszyli zatrudnienie, ponieważ sytuacja do tego nas upoważniła, bo jest mniej wniosków nowo wpływających. W związku z czym z trzech pracowników już jest tylko, zostało tylko dwóch, przy czym jeden w tej chwili został już oddelegowany do innych prac ze względu na sytuację kadrową. I myślę, że może nie będzie konieczności, patrząc po kalendarzu, czyli po ewentualnych przejściach na emeryturę aktualnie pracowników, żeby tego pracownika, który został, ewentualnie przesunąć na inne stanowisko. Tak rozważamy, żeby były jak najmniejsze szkody społeczne. Od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze. Będzie też od 1 lutego 2022 roku przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 roku. Danuta Zawadzka, nauczycielka języka polskiego z publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku, od początku trwania pandemii i czasów nauczania zdalnego prowadzi wirtualne lekcje języka ojczystego. Lekcje z Różą cieszą się popularnością nie tylko wśród uczniów. Lekcja z Różą to nie tylko odpowiedź na zdalne nauczanie, ale przede wszystkim inspiracja do zanurzania się w malownicze krajobrazy poezji i zawiłe meandry ortografii, by każdy mógł czerpać radość z odkrywania piękna polszczyzny. Lekcje z Różą kontynuowane są faktycznie cały czas, ponieważ są innowacyjną formą nauczania, która przynosi efekty. Efekty te po całym roku widzę, ponieważ moi uczniowie, korzystając z tych lekcji, uczą się i to jest najważniejsze. Ponieważ innowacyjna metoda tych lekcji z Różą polega na tym, że podstawa programowa jest pokazana w sposób innowacyjny, czyli dzięki obrazowi. Na przykład jest lekcja, która związana jest z częściami mowy, a w tym momencie tradycyjnie wyrabiamy pierniczki świąteczne bądź ozdoby. Wszystko to związane jest z takim innowacyjnym programem. Wydaje mi się, że uczniowie tego potrzebują, szczególnie w dzisiejszym świecie, świecie nowych multimediów, kiedy musimy wyjść z czymś nowym. Film dzisiaj jest dla młodzieży niczym nowym w zasadzie, ale jednak w nauczaniu jest innowacyjną metodą, kiedy pokazujemy i przedstawiamy te najważniejsze, że tak powiem, prawdy gramatyczne i ortograficzne. Moje lekcje z Różą mają cztery cykle. Poezja w ogrodzie cieszy się dużym zaangażowaniem wśród uczniów i zainteresowaniem, ale jest również ortografia na wesoło, ortografia na chłopski rozum. Ortografia potrzebna i rodzicom często, i dzieciom młodszym i starszym, także nie ma tutaj ograniczenia. Często pod lekcjami piszę, że jest to podstawa programowa z klas 1-8, bowiem gramatyka, czy ortografia, czy nawet podstawy z kształcenia literackiego są przecież w każdej klasie te same. I nie zdajemy sobie z tego sprawy, że w każdym roku uczymy tego samego, tylko w inny sposób. Moje lekcje z Różą pokazują, że można wzorować się na jednej lekcji i mieć materiał opanowany do końca klasy ósmej bądź do końca życia. I to chyba jest najważniejsze. Staram się również, aby lekcje poprzez pokazanie podstaw programowych były również wychowawcze, aby kształciły młodego człowieka, młodego Polaka i młodego człowieka, który kocha ludzi, który emanuje miłością i ma w sobie dobro, które niesie innym i również sobie. I to jest mój cel. Pokazanie tego, co jest najważniejsze, najbardziej wartościowe i najbardziej potrzebne w życiu. A że nauka zawsze stwarza problemy, jest trudna, to wiadomo. Dlatego chciałam moim uczniom ułatwić przyswojenie nowych wiadomości, a często również
powtórzyć te, które znają. Jest też cykl przygotowujący do egzaminu. To się przyda na egzaminie. Myślę, że warto o nim powiedzieć, ponieważ ósmoklasiści w tym roku korzystali również z tego. I wiem, że z efektem, a to jest najważniejsze, bo efekt naszej pracy, pracy nauczyciela, przynosi nam satysfakcję i daje nam radość życia i motywuje nas na później. Filmowe nauczanie można śledzić na kanale na YouTubie pod nazwą Lekcja z Różą. Czytamy więcej czy mniej? Czy pandemia wpłynęła na czytelnictwo w naszym mieście? Pytamy o to dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku. Czytelnicy w czasie pandemii nie zawiedli. Mamy garść statystyk. Z pierwszego półrocza tego roku wskaźniki mówią same za siebie. Zarejestrowano ponad 5 tysięcy czytelników. Odnotowano ponad 33 tysiące odwiedzin czytelniczych. To więcej o 3 tysiące niż w roku poprzednim oraz 65 tysięcy wypożyczeń. To o 6 tysięcy więcej. Nasi czytelnicy najchętniej i najczęściej wypożyczali książki z literatury pięknej dla dorosłych. Wypożyczyli ponad 39 tysięcy, z literatury dla dzieci i młodzieży ponad 13 tysięcy, literatura popularno-naukowa to ponad 10 tysięcy, a 2 tysiące to wypożyczenia audiobooków. Także myślę, że liczby mówią same za siebie i takie nasze hasło, że nie zostawiam czytelnika, ale myślę, że i czytelnicy nie zostawili naszej biblioteki. I niejednokrotnie rozmawialiśmy z naszymi czytelnikami, wypowiadali się, że to jest ich ogromna radość, że mogą przyjść do biblioteki i proszę mi wierzyć, czekali w kolejce po to, żeby móc wejść do biblioteki. Wiadomo, dostęp był ograniczony. Teraz jest jedna osoba na metr kwadratowy, kiedyś było na półtora metra, czekali w kolejce. Koleżanki pokazywały książki, proponowały literaturę, czytelnicy wypożyczali. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, że tak mogło to być i że czytelnicy nasi również sprostali temu trudnemu zadaniu w czasach pandemii. Współczesny obraz biblioteki to wizerunek otwartej, przyjaznej placówki, która pomaga w zdobywaniu wiedzy, w zdobywaniu informacji i mam nadzieję, że my staramy się temu wszystkiemu sprostać. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku i cztery jej filie w czasach no niestety bardzo trudnych dla nas, bo w okresie pandemii była czynna dla naszych czytelników w niezmienionych godzinach pracy, oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Naszych czytelników serdecznie zapraszamy do wypożyczenia książek, do wypożyczenia audiobooków, a od 1 lipca można również korzystać z prasy bieżącej. W naszej bibliotece można również zwiedzać wystawy, które są udostępnione ze zbiorów naszej biblioteki, jak również wystawy fotograficzne, które można oglądać w westybulu naszej biblioteki. W naszej bibliotece działa również dyskusyjny klub książki, gdzie czytelnicy mogą się spotykać cyklicznie. Działa klub dla dzieci, w oddziale dla dzieci, jak również klub dla dorosłych w filii numer 1 przy ulicy Batorego 3. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że pandemia nie pozwala nam na organizowanie spotkań autorskich bezpośredni, taki kontakt z autorem, czytelnika, ale nasza działalność kulturalno-oświatowa została przeniesiona w wirtualny świat. Organizujemy wszystko online. Proszę obserwować naszą stronę internetową, nasz profil facebookowy. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej złożyli wniosek do Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości czytelniczych, a warto dodać, że w pierwszym półroczu tego roku biblioteka kupiła ponad 1000 woluminów za około 21 tysięcy złotych. Jak to jest z tą jazdą na suwak? Przepisy funkcjonują od dłuższego czasu, a spora rzesza kierowców dokładnie nie wie, kiedy i jak stosować właśnie jazdę na suwak. Od maja tego roku obowiązują przepisy, z których wynika, że kierujący pojazdem w przypadku zaistnienia zatoru drogowego lub innej przeszkody drogowej na jezdni o dwóch pasach ruchu lub więcej mają obowiązek ustępować miejsca pojazdom jadącym na pasie ruchu, który ma zmniejszoną znacząco prędkość. I w sytuacji, gdy są to dwa pasy ruchu, to jadącym tym wolniejszym pasem. Natomiast w sytuacji, gdy tych pasów ruchu jest trzy,
to w pierwszej kolejności pojazdowi jadącemu z prawej strony, a następnie pojazdowi jadącemu z lewej strony. W przypadku pasów ruchu, które znajdują się za moimi plecami, jest sytuacja taka, że ten pas prawy jest pasem tak zwanym włączeniowym, mimo tego, że jest pasem zanikającym i tutaj trzeba stosować się do zasady ustąpienia pierwszeństwa pojazdów jadących z drogi podporządkowanej. Czyli pojazdy jadące pasem lewym mają pierwszeństwo, natomiast te prawym pasem są włączającymi się do ruchu. W starostwie powiatowym w Radomsku pojawiły się biletomaty mające usprawnić pracę Wydziału Komunikacji. Jak działają i czy faktycznie spełniają swoją funkcję, sprawdzamy w materiale. Biletomat, czyli elektroniczny system kolejkowy, ma usprawnić obsługę klientów w referacie rejestracji pojazdów. Biletomat znajduje się w holu przy wejściu głównym do budynku starostwa. Po wejściu petent wybiera w automacie rodzaj załatwianej sprawy i odbiera bilet z numerem miejsca w kolejce. Interesant, kiedy zobaczy swój numer na górnym ekranie, będzie mógł podejść pod wskazane stanowisko. Są dwie możliwości. Może pobrać go na miejscu w urzędzie, gdzie klient kieruje się na poczekalnię, gdzie maszyna i telewizor pokazuje mu miejsce i stanowisko, na które się ma zjawić. Druga sprawa to jest taka, że można też umówić wizytę przez internet i też śledzić przez internet kolejkę, ile osób w danym momencie jest w urzędzie. Działa moim zdaniem pozytywnie, klienci też sobie chwalą, że tak powiem, działanie, funkcjonowanie tego urządzenia, które się nazywa biletomat, i system na razie się sprawdza bardzo dobrze. Przypomnijmy, w starostwie funkcjonuje już tylko jedno wejście do budynku, zaś wejście B jest nieczynne. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ciągle poszukiwani są chętni do prowadzenia rodzin zastępczych. My pytaliśmy też o to, jak wygląda wchodzenie w pełnoletność podopiecznych, czy mogą zostać w swojej rodzinie zastępczej po 18 roku życia i na jakich zasadach. Na rok przed osiągnięciem pełnoletności wspólnie tutaj z wychowankiem wyznaczamy takiego opiekuna w planie usamodzielnienia. Plan usamodzielnienia jest jakby takim dokumentem, w którym określamy sobie, jakie cele ten wychowanek chce sobie założyć i osiągnąć w okresie od 18 do 25 roku życia. Na miesiąc przed pełnoletnością taki plan sobie tutaj rozpisujemy i omawiamy wspólnie z wyznaczonym opiekunem. W momencie, kiedy ten przychodzi dzień urodzin, wychowanek ma prawo wyboru. Może pozostać w tej rodzinie zastępczej czy placówce, bądź może opuścić. Jeżeli zostaje za zgodą również rodzica zastępczego czy dyrektora placówki. Jeżeli jest zgoda z dwóch stron, on może zostać na takich warunkach jak przed osiągnięciem pełnoletności. Czyli te wszystkie świadczenia, które rodzina otrzymywała, nadal i otrzymuje. Poza świadczeniem tego dodatku wychowawczego 500+, który jest, jak wiadomo, tylko do 18 roku życia. Jeżeli natomiast decyzja jest taka, że on opuszcza tą pieczę zastępczą, co nie jest związane z tym, że on musi wyjść z danego domu, bo jeżeli chodzi o placówkę, to tą placówkę musi opuścić. Natomiast w rodzinie zastępczej on może nadal zamieszkać, jeżeli jest taka wola rodziców zastępczych. Natomiast świadczenia, które przyznajemy takiemu wychowankowi, są już indywidualnie dla niego. Są to świadczenia na kontynuowanie nauki i dodatkowe takie jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie bądź zagospodarowanie. Mamy dwa powiatowe mieszkania usamodzielnienia, w których osoby, w której tak najtrudniejszej sytuacji, w której się znajdują, mogą w tym mieszkaniu przebywać. Funkcjonują one na terenie miasta Radomska. Także jeżeli tylko osoba spełnia kryteria, co również wiąże się z planem usamodzielnienia i tym warunkiem podejmowania nauki, może w tym mieszkaniu przebywać bezpłatnie. Teraz my próbujemy tutaj cały czas przybliżać ten temat pieczy zastępczej i informować mieszkańców powiatu, czy nawet jeżeli te informacje trafiają poza nasz powiat, że ta potrzeba szkolenia tych kandydatów przyszłych rodziców zastępczych jest ważna. Niestety dzieci nadal trafiają do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Czasami jest to konieczność, jest takie postanowienie, ale czasami nasza decyzja ze względu na to, że miejsca w tej rodzinnej pieczy zastępczej nie ma. Kto może zostać rodziną zastępczą? Osoba, która zgłosi się do nas, zaczerpnie tych informacji, osoba, która nie była karana, która posiada zaświadczenie lekarza, że taką
opiekę, pieczę zastępczą może sprawować, która formalnie te dokumenty, jeżeli do nas złoży, już spełnia te wymogi, przejdzie szkolenie i uzyska tam pozytywną decyzję kwalifikacyjną, może zostać rodziną zastępczą, niezawodową bądź zawodową. Ale przypomnę również, że są rodziny, które nie przechodzą tego szkolenia tak wcześniej i sąd ustanawia ich rodziną zastępczą, bo są, załóżmy, rodzeństwem, dziadkiem, babcią, ciocią bądź osobą znaną temu dziecku i jest taka możliwość, żeby w tej rodzinie było umieszczone. Wtedy te osoby składają wniosek do sądu o ustanowienie ich rodziną zastępczą i sąd może zarządzić o umieszczeniu takiego dziecka w pieczę. Osoba ta może później, nie może, ale nawet musi zostać przez nas przeszkolona. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia w kolejnym serwisie. Dziękujemy za subskrybowanie naszego kanału na YouTubie. Zachęcamy do codziennego odwiedzania naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych.